dzisiaj zaczniemy kolejną powieść Avanti Savoia. Zaczynamy. Wcisnęła swoje piętno na wszystkich. Zmieniła każdy zakątek świata. Ludzki duch pchnął nas do walki tam, gdzie nikt wcześniej nie odważył się zapuścić. Na strome zbocze Alp, a nawet w przestworza. Podobno ta wojna miała być ostatnią, ale nie wiem, czy ludzkie ambicje i żądza niszczenia mają jakieś granice. Dobrze, więc zaczynamy opowieść o La Victoria, czyli bardziej po włosku. Włosku znaczy cześć wygrano. Inaczej się pisze niż po hiszpańsku. Ale jak mówiłem w tamtym odcinku poprzednim, to się pomyliłem, nie po słowacku, nie po słowiańsku, nie po słowacku, tylko po włosku się chcę poprawić. Dobrze, no to zaczynamy. Tak, to były niesamowite czasy. Nieźle się prezentowałeś w tym mundurze. To nie ja, to jest Mateo. A, no rzeczywiście. Wybacz, tato, nie śpiesz się, poczekamy. Nie, nie, zostań, skarbie. Powinnaś wiedzieć, co go spotkało. To była nasza ostatnia wspólna bitwa. Tuż po naszych 21 urodzinach. Batalion mojego brata miał zdobyć fort w głębi zajętego przez wroga terytorium. Nie mogłem tam pójść z nim. Byłem częścią specjalnego oddziału, który miał inne zadania. Miałem okazję, by osłaniać batalion Mateo. Byli z nas dumni żołnierze, którym udało się zmienić bieg wojny. Byliśmy Arditi. To więc zaczynamy w wybuchowym stylu. Oto tą opowieść, ale dlaczego mam nóż bojowy, a nie kujdę pałkę? Niemożliwe. Ohoho. Tylko pomylili. Spokojnie. Miałem na sobie pancerz. Poza tym Arditi byli dumnymi ochotnikami. Dla Włoch zrobiliśmy wszystko. A już tak zapomniałem. U podnóża ścieżki znajdował się kościół. Obsadzony przez żołnierzy wroga. Musiałem się najpierw nimi zająć. I pięknie od tylca. Aha. O kurde, on ma miotaczownię. Ten też! Dobra, wtrąć go. Dobra, już pewnie umarł. Tak, zaraz wybuchnie.
Ja wam tam granat pośle. Co to? O kurde. Ale fajna broń. Wcale jej nie ukradłem. O ty kurde. Dobra, ja chcę wypróbować. O, no, pięknie. Działa nagle. Dobra, to. Spadaj. Nie no kurde, ja się nie trzymam tutaj drużyny. Dobra, to boli chłop. Chłopaczki. Nie wiecie chyba jaka była umowa. No ty tu biegaj, a nie kurde klęcz. Super kościół, naprawdę. Naprawdę dobre rzeczy tu się dzieją. Nie ma szarży. O kurde. Ale po co konie szarża? Dobra. No serio? Oni mnie próbują po prostu z jakichś pistolecików zabić. Dobra, ja to sobie wezmę chętnie. Ach, te bieganie z magnetem w ciężkim pancerzu. O ty kurde. Tak dawno nie grałem tym Battlefielda. W ogóle mi skin uciekł. Kurde. Gdy pozbyłem się żołnierzy z miotaczami, została zwykła piechota. Wkrótce kościół miał przejść w nasze ręce. Cześć. Ale uwielbiam to. Halo? Ktoś chce hamburgera może? O, cześć. Nie ma to jak zginąć od artiki w... Cześć. O ty kurde! No to ja chyba po niewłaściwej stronie stanąłem. Ale jak już jestem, ja chcę tylko ciebie wykończyć. Tak fajnie nożem. Pudełko od śmietany, nie tak się rzuca. O, siema. Jak ja tu uwielbiam z tej broni w ogóle strzelać, Boże. Czy serio tutaj jeszcze są? To jak wy tu sprzątacie, no? Polskie, kurde. Battlefield. No pięknie go poko załatwił po prostu. Dobra, ale szybciej musimy to... O, kurde. Siema. Nie, chyba ta broń jest lepsza. A chyba na pewno.
Kogo ty tam widzisz? Szkoda, że to nie jest online. Oddział Matea i nas ostrzeliwała artyleria. Musiałem zniszczyć to działo. Mateo nadal zmierza w stronę fortu. I musiałem dopilnować, by do niego dotarł. No super, nie mam szansy z bagnetem. Ale patrzcie, player gaming! O, no, dziękuję tutaj. Pięknie. A to mi w ogóle potrzebne nie jest, na razie. O. Aha, teraz, dobra, teraz już jest. Nie ma to jak dostać pepantem, nie? Jeszcze tamtego czołga rozwalę. Czy to nie jest czołg, tylko mus artyleryjski, no to... Rozróżnij. Co jest? Co to za fajna broń? Ja no super, zaraz umrę. Pomyliłem chyba bronię. O. Ale ja tam idę. Ej, ale wciąż żyję. Dobrze. Idę do artylerii. Może mnie wpuszczą bez hasła. Dopóki to działo strzelało, zagrożony był Mateo i cała włoska ofensywa. Musiałem je uciszyć. Nie no, chodzę środkiem po prostu. Nikt mnie nie widzi. To polskie gry. Znaczy, to nie jest polskie. Jej, Polska co? Zdubingowała, no to widzicie. O kurde, już mnie chyba widzą. O, autonamierzenie mam nawet, no to super. No cześć. O kurde. O kurde! Zaraz umerę. Nie wiem, czy miało sens po prostu. Tyle tych z nożem zabijemy. No kurde, ja jestem jakimś mistrzem. Dobra. Zesłomę. No kurde. Czy aby średni jest na mnie za łatwy? Znaczy na trudnym nie gram, ponieważ... A taki jak piornek nie jestem, że ciągle ginę. Ej, jak on mnie podpalił? Halo? Chodź tutaj.
ale nie! Co się dzieje, kurde? Wszędzie się palą. O nie! A to są moi. To chodźcie, chłopacy. Żeby ochronić towarzyszy broni, musiałem wysadzić działo. O kurde! Dobra, oszczędzę wam bólu. Pozamiatane. Dobra, jeszcze tu. Cześć. I tak rozgromię. Pięknie. I koniec. Ta eksplozja to dla mnie jeden z najpiękniejszych widoków tej wojny. Ale czas naglił. Za górskim grzbietem zauważyłem pelotkę ostrzeliwującą nasze samoloty. To był mój następny cel. Jak mogłeś widzieć, jak jesteś pod ziemią? Logika. A no to... Idziemy nadal, dalej. Tylko ja tak mało widzę. Czemu ty mojego zabiłeś? Pelotkę obsługiwali żołnierze austro-węgierscy. Żeby uzyskać do niej dostęp, musiałem się jej pozbyć. A co ja teraz robię, nie? Nie no, siemasz! Jak się... Siemasz! Ale nie śmieszne, jak moje filmy. Wow. Kiedy zabiłem ostatniego, usłyszałem dźwięk, którego nigdy nie zapomnę. Ich celem był oddział Matea. Mogłem zrobić tylko jedno. Przeciw sobie miałem całą eskadrę bombowców wroga. Musiałem je zestrzelić. A tu? A, tak. By mnie ranią, ale nie ranią. Nie? Nie mogliśmy liczyć na posiłki. Gdyby ci żołnierze zginęli, nasze natarcie by się załamało i straciłbym Matea. O kurde. Dobra, weź, przestań. Nie. Pierwszych maszyn. Pozostałe wzięły mnie na cel, ale nie mogłem się wycofać. Musiałem bronić Matea. O kurde. A ja zaraz tutaj zginę. Jak znam życie. Nie! Ta animacja upadania. Przeciw sobie miałem całą eskadrę bombowców w roku. Musiałem je zestrzelić. No siemane, maneczko. Musimy liczyć na posiłki. Gdyby ci żołnierze zginęli, nasze natarcie by się załamało. Straciłbym Matea. Mateo, kurde, ten youtuber taki. Z rakiem nie ukrywam.
nagrywa jak gra na haksach z ekipą, który są dzieci, nie? XD. Nawet wiem, gdzie mieszka Mateo, no to... A jeszcze go na żywo nie widziałem, no to... Halo? O kurde, jaki szary ekran miałem. Ej, nie, 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 nie. Nie możecie. Jakbym nie mógł... Po prostu... Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Przeciw sobie miałem całą eskadrę bombowców wroga. Musiałem je zestrzelić. Bo kto nie inny? Nie, bo nikt inny ich nie może, nie? Jakby... Jakby tutaj nie... Nasze natarcie by się załamało i straciłbym Matea. Ale tak troszkę... Ale nie trać tego Matea, tylko kurde! Żeby szybko strzelać, żeby... Nie, dobra, tego co naciera. Pierwszych maszyn. Pozostałe wzięły mnie na cel, ale nie mogłem się wycofać. Musiałem bronić Matea. Nie, nie! Muszę cię zniszczyć! O kurde... O! Nie poszło źle. Ale ten jeden samolocik to... Dobra. O! Wciąż miałeś na sobie ochronny pancerz? Tak, pewnie. Ale oczywiście, nie do przebicia. Jakie kolorowe. Kiedy wstałem, pomyślałem, że znalazłem się w piekle. Wysadzili górę, pogrzebali nas i siebie. O mój Boże, Mateo! Musiałem go znaleźć. Zszedłem więc do tego piekła. To był mój jedyny wybór. Ja nie wiem jak... znaleźć Matea. Mógł być wszędzie. I to... Zaraz, zaraz. Ja nie wiem skąd on to znalazł,
ale dokończymy tę drugą część tej opowieści w następnym odcinku. Jeszcze tutaj jednego pod koniec zabiję sobie. Najpierw tak. Później do kogoś podejdę i zabiję go. Dobra. Albo oni mnie. To ja się z wami żegnam. Do następnego razu. I cześć.